Dzień dobry, pani naczelnik. Dzień dobry. Świętujemy Dzień Edukacji Narodowej. Nauczyciele odbierają dziś kwiaty na uroczystych akademiach, czy raczej świętują we własnym gronie? Nie, no myślę, że są ze sobą. Są ze sobą. Wiem, że są rady pedagogiczne uroczyste z ciekawymi tematami. Tak przynajmniej mi sygnalizowali dyrektorzy. Jest też czas na to, żeby usiąść razem z kawą, z herbatą, porozmawiać, pobyć ze sobą. Nie ma lekcji, ale są świetlice, gdyby jakieś dzieci chciały przyjść jednak tak, do szkoły. Tak, w szkołach podstawowych absolutnie, bezwzględnie tak. To praca dalej. A pani naczelnik, jakie nastroje mają nauczyciele w dniu dzisiejszym? Cieszą się z podwyżek i z tego, że w nowym rządzie Donalda Tuska nie będzie minister Katarzyny Hall, bo to taka świeża informacja. Ja myślę, że się cieszą z podwyżek, ale też czytają to, co jest w prasie, o czym się mówi w mediach, że to jest ogromne obciążenie dla samorządów. Myślę, że najbardziej ucieszyliby się wtedy, gdyby ich pensja była tak doszacowana i taka, żeby nie można było kosztem z innych źródeł dofinansowywać. A tak naprawdę to dalej spośród wszystkich krajów OECD 34 państw zarabiają najmniej. No ale te medialne komentarze są takie dwuznaczne, bo z jednej strony, tak jak pani mówi, mówi się o tym, że nasi nauczyciele zarabiają mało, ale też pisze się o tym, że pracują podobno najmniej w porównaniu z nauczycielami w innych krajach Unii Europejskiej. I zaraz się pojawia ten argument, o którym też pani wspominała, że to jest potężne obciążenie dla samorządów i nawet jest taka prognoza, niektóre te mniejsze samorządy po prostu zbankrutują, bo nie dadzą rady wypłacić podwyżek. No tak, no bo to właśnie chodzi o ten słynny dodatek wyrównawczy, uzupełniający, o którym mówi Karta Nauczyciela. Stąd właśnie mówię, dobrze była, żeby ta pensja była taka, żeby nie trzeba było ją wyrównywać różnego rodzaju dodatkami i żeby nie było to dodatkowym obciążeniem dla samorządów. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę godzin, faktycznie jest to jedna z najmniejszych, biorąc pod uwagę tę pracę przy tablicy, ale dodatkowych zadań i dodatkowych obciążeń mają bardzo dużo, bo doprowadzenie do efektywnego zdania uczniów egzaminu sprawdzającego, matury i wszystkie sprawy związane z przygotowaniem się do zajęć absorbują bardzo mocno. Ja myślę, że prace nad tym trwają i nauczyciele chętnie by przyjęli większe pensum, mając świadomość, że mają do tego adekwatną płacę, bardzo przejrzystą, zasadniczą, bez wszystkich dodatkowych, różnych, bardzo złożonych dodatków, które w zasadzie dorównują do tej średniej. Czyli zupełnie nowy jakiś układ zbiorowy zamiast Karty Nauczyciela. Wiem, że trwają prace nad Kartą Nauczyciela. Jest specjalny zespół już dawno powołany na poziomie Ministerstwa Edukacji Narodowej i prędzej czy później karta chyba będzie musiała być zmodyfikowana. No pamiętam różne takie samorządowe pomysły, one były medialne, natomiast niespecjalnie się sprawdziły. Na przykład burmistrz Olesna próbował rozliczać nauczycieli z 40-godzinnego tygodnia pracy, mieli z tego robić specjalne raporty, siedzieć dłużej w szkołach. No nic z tego nie wyszło, nawet inspekcja pracy nie pozwalała. Były też takie samorządy, gdzie próbowano oddać szkoły stowarzyszeniom, bo wtedy nie ma tam karty nauczyciela, można zupełnie inaczej zorganizować naukę. No tak, no trzeba pamiętać, że dalej oświata jest zadaniem samorządowym. Tak to jest osadzone prawnie i czy nam się to podoba, czy nie, no to musimy dofinansowywać. Jeszcze raz podkreślam, bardzo przejrzysta układ związany z tym, że jest taka, a nie inna pensja i rezygnacja z tych dodatków i takiego dodatkowego, czasami bardzo niespodziewanego obciążania gmin, bo te dodatki są wyliczane na koniec każdego roku kalendarzowego i często dla gmin są wielką niespodzianką. Znam gminy, które dopłaciły i 14 milionów, takie sąsiadujące z nami. A jak to wygląda w Opolu? Jak bardzo musicie z budżetu miasta dopłacać do zbyt małej subwencji oświatowej? To znaczy od co najmniej 5 lat zmniejsza się ta dopłata, ale ona jest znaczna. Był taki okres, że mówiliśmy o 60% subwencji, 40% dopłaty z miasta. Dzisiaj to jest w proporcji mniej więcej około 70-30%, ponad 30%, czyli zmniejsza się, ale dalej jest duża, bardzo duża. A jak na to wszystko wpłynie niż demograficzny? Dzieci jest dużo mniej. No jeszcze bardziej utrudni, dlatego że subwencja jest powiązana z tym, z wypełnionymi przede wszystkim oddziałami szkolnymi. Idą na konkretne dziecko. Tak, do standardu. No i na pewno z określoną ilością uczniów w szkole. Także im większy niż demograficzny i brak działań racjonalnych, rozsądnych, związanych z
racjonalizacją sieci będzie powodował wzrost kosztów utrzymania szkół i tym samym wzrost kosztów kształcenia pojedynczego ucznia w danym typie szkoły. A jak ta racjonalizacja będzie wyglądała w Opolu? Już znamy liczbę szkół, czy listę szkół, które zostaną, nie wiem, zamknięte, połączone, podstawówek, gimnazjów? No my się ciągle przyglądamy, no jesteśmy od tego, żeby to analizować, przecież to są pieniądze podatników. Także przyglądamy się temu, pewne propozycje mamy, niektóre już konsultujemy szeroko ze środowiskiem nauczycielskim, z rodzicami. Na pewno nie chcemy tworzyć czegoś nowego w wyniku chociażby łączenia, co by nie było nową jakością. Mówię z jakością w sensie efektywności. Jeżeli miałoby to doprowadzić do tego, że za wszelką cenę tylko oszczędności, to na pewno nie. Na pewno chodzi o to, żeby nauczyciele mieli dalej pracę wobec tego niżu. Chodziłoby również o efektywną radę pedagogiczną stałą, o mniej dochodzących nauczycieli, którym czasami trudno jest się utożsamić, której placówce tak naprawdę są i mają rozpoznane problemy tej placówki. Czyli mówię, jeżeli będziemy coś tworzyć nowego, to w nowej jakości, takiej, która by zapewniała efektywność w nauczaniu i wychowaniu również. Czyli niż demograficzny jest też pewną szansą, bo można zrobić choćby mniejsze klasy, mniej liczne, w których się lepiej uczy i łatwiej zachować dyscyplinę. To nie tylko kwestia, to są badania robione, że czasami w mniejszych zespołach niekoniecznie są wysokie efekty, ale z punktu widzenia wychowawczego i dydaktycznego na pewno są łatwiejsze do prowadzenia, ale ja myślę o standardzie. O takim standardzie my w polityce oświatowej miasta określiliśmy, ile na poziomie szkoły podstawowej powinno być w standardzie uczniów, ile w gimnazjum ponadgimnazjalnej i jeżeli w gimnazjum jest 28 uczniów w standardzie w klasie, a przedmioty badawcze są w podziale na grupy, czy języki, czy wychowanie fizyczne, no myślę, że to jest norma i taka jest norma w kraju i generalnie w Europie. Czyli krótko mówiąc, to dość skomplikowana układanka, tak by to dobrze zadziałało. Pani naczelnik, nie ma pani czasem wrażenia, że edukacja to jest taki resort, który jest traktowany jak królik doświadczalny? Bo co pojawia się nowy minister edukacji, to pojawia się nowa wizja reformy. Mirosław Handke wprowadził nam gimnazja, które sprawdziły się słabo, licea profilowane, które nie sprawdziły się w ogóle. Potem Roman Giertych wprowadzał nam mundurki, kamery monitoringu, bo grzeczne dzieci miały być przede wszystkim. Teraz Katarzyna Hall próbowała wprowadzić nową podstawę programową, na przykład z minimalną historią i sześciolatki do szkół, z czego się wycofano w atmosferze przedwyborczej. To znaczy tak, jak każda dziedzina życia chciałaby, w każdej dziedzinie chciałoby się stabilności i ciągłości, tym bardziej, że cała sprawa kształcenia wychowania to proces, to nie są miesięczne czy tygodniowe tylko działania i efekty widzi się w procesie. Ja myślę i takie jest moje zdanie, że chyba nie do końca była przemyślana sprawa związana w momencie, kiedy była reforma strukturalna, w 98 roku się rozpoczęła, że równolegle z nią trzeba było rozpocząć poważną reformę programową. Dzisiaj po ponad 10 latach powrót do tego. Myślę, że w pewnej intencji słuszny, bo powtarzanie treści na każdym poziomie edukacyjnym jest mało sensowne. Chociażby przykład historii, że w szkołach ponadgimnazjalnych nigdy nie nadążono do tego, żeby zrealizować historię najnowszą, co w dużym stopniu zauważało młodych ludzi jako obywateli również. Myślę, że to jest słuszne, ale kwestia teraz znowu ograniczenia, bo tak w takim duchu poszła ta zmiana programowa w szkołach ponadgimnazjalnych, chociażby o właśnie tego przykładu związanego z historią, też budzi wątpliwości, stawia znaki zapytania. Ja bym się tak do końca nie zgodziła, jeśli chodzi o gimnazję. Ja myślę też, że ten krótki cykl edukacyjny w dużym stopniu można było przemyśleć, czy trzyletnie, czy w jakimś innym cyklu, ale gimnazja swoją rolę odegrała. Trzeba popatrzeć, że w badaniach PISA się okazało, że po tych 10 latach umiejętności przyrodnicze, umiejętności z rozumowaniem, z czytaniem, z różnymi innymi względami naprawdę się poprawiły dalej. Są nieciekawe, jeżeli chodzi o matematykę. To jest w ogóle głębszy problem związany już od nauczania wczesnoszkolnego, jeżeli chodzi o myślenie logiczne, takie matematyczne. Natomiast pod tym względem na pewno się poprawiło. Nie ukrywam, że problemy wychowawcze na pewno się spiętrzyły. No tak, czyli nowy minister edukacji, jeszcze nie znamy jego nazwiska, będzie miał sporo do zrobienia. Ja myślę, że tak. No, edukacja jest tą taką soczewką, że wszystkie problemy społeczne i ekonomiczne i potrzeby i oczekiwania skupiają się w niej i na pewno będzie to wyzwaniem i zawsze będzie to wyzwaniem, tylko kwestia właśnie pewnej mądrości, a z drugiej strony myślę, że pewnego pilotażu, bardzo czasami szlachetnych i ciekawych przedsięwzięć, a jednak pilotażu, zanim wprowadzi się to w skali zjawiska, w skali powszechnej. Żeby nie wylać ucznia z kąpielą, przypominam, że
Rozmowy w cztery oczy można obejrzeć i odsłuchać na naszej stronie internetowej www.radio.opole.pl. My wszystkim pracownikom edukacji z okazji dnia składamy najlepsze życzenia. Naszym gościem była dzisiaj Irena Koszyk, naczelnik Wydziału Oświaty w Opolskim Ratuszu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.